końcu sali. Panie marszałku, w zasadzie na dwa pytania, to już padła mniej więcej odpowiedź. Jestem przygotowany dzisiaj z zeszytem i chciałem zapisać numer telefonu do tego lekarza, co miał mnie odwiedzić. No ale pan powiedział 3 lata, wobec tego ja 3 lata to chyba nie dożyję. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, była mowa o kłamstwach wyborczych. No takiego kłamstwa ze wszystkich opcji politycznych, jak w tej kampanii było, to trudno sobie wyobrazić. I ostatnia kwestia, dlaczego ekipa rządząca na dzień dzisiejszy tak nienawidzi Polaków? To może zacznę, znaczy na pierwsze pytanie chyba odpowiedziałem i nie umiem odpowiedzieć panu szczerzej. Rozumiem, że to dla naszych przeciwników politycznych, bo też się z tym stykam, bo mówił o tym często, gdzie ten telefon miał zadzwonić, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Ja czasami, jakbym nie był tak pogodnym i spokojnym człowiekiem, zadałbym im to samo pytanie, a gdzie był za waszych czasów ten lekarz, ale nie chcę tego robić. Ale nie chcę. No dobrze, nie obiecywali, ale obiecywali ochronę zdrowia, która działa. Ja akurat jestem uważnym, bo byłem dziennikarzem, czytelnikiem programów wyborczych i jakie tam cuda były naobiecywane, ujojoj, ale nie wyszło, nie wyszło. Natomiast, no wie pan, no dlatego ja nikomu 100 konkretów na 100 dni obiecywać, nie, 100 konkretów na 100 dni obiecywać nie będę, bo to nie ma sensu, w 100 dni się nie da nic zrobić w państwie. Natomiast... Słucham? Padło takie... Tak, tylko nie z moich ust. No. Tylko nie z moich ust. Ale pan wspiera to. Nie, ja wspieram co innego. Ja wspieram 12 gwarancji trzeciej drogi, umowę koalicyjną, na którą się umówiliśmy. Tam są bardzo konkretne rzeczy zapisane.